nie zostało mi wiele czasu. Ja... Gdzie ja jestem? Adda? Nic ci nie jest? Co się stało? Już po wszystkim. Już dobrze. Geralt. Dobrze się czujesz? Tak, już lepiej. Muszę cię spytać o Salamandrę. Och, Geralt. Wszystko przez tego paskudnego magistra. Oszukał mnie. Obiecywał władzę i zaszczyty. Odkąd ktoś go zabił, nie kontaktowałam się z Salamandrą. Magister nie stworzyłby tych wszystkich mutantów. Nie wspominał o jakimś magu? Kiedyś był z nim taki odrażający osobnik. Azur, czy jakoś tak się nazywał. Magister powiedział, że jest potężnym czarodziejem. Nic więcej nie wiem. Wiesz, gdzie go znaleźć? Niestety. Nie martw się, już ci nic nie grozi. Zabiorę cię do domu. O, moje ręce są całe we krwi. Ja zabijałam, mordowałam tylu ludzi. Och... Nie myśl o tym, to nie twoja wina. To już nie wróci. Pamiętam, jak przez mgłę. To było ważne. Ukryłam coś w sarkofagu. Musisz to zobaczyć. Dobrze, zobaczę. Przytul mnie, Geralt. Tak mi zimno. Lepiej wyjdźmy z tych podziemi. Na górze poczujesz się lepiej. No i? Zamknięcie mnie w krypcie było naprawdę miłym gestem, Velerat.
Rozkaz króla. Przykro mi, Wiedźminie. Strzyga nie żyje. Ludzie są bezpieczni. Ech, Wiedźminie, trzeba było ją ubić za pierwszym razem. Dostałbyś dużo złota i nie miałbyś więcej problemów. A tak? Nie miałem wyboru. Tej klątwy nie dało się zdjąć. Szkoda. Mimo wszystko liczyłem, że ci się uda. Mam dowód na to, że ktoś wywołał przemianę królewny w strzygę. Co to za dowód? Król chciał dowiedzieć się pierwszy. W porządku. To wszystko? Tak. No i... Zamknięcie mnie w krypcie było naprawdę miłym gestem, Velerat. Rozkaz króla. Przykro mi, Wiedźminie. Odczarowałem królewnę. Addo. Velerat zabierze cię do domu. A niech mnie, Wiedźminie. Po raz drugi cię nie doceniłem. Jak to mawiają, do trzech razy sztuka. Foltest dał mi coś dla ciebie na wypadek, gdyby ci się udało. Oto diabeł, zelikański sejmitar. Legenda mówi, że hartowano go w smoczej krwi. Jest magiczny. Wiem, że wolisz proste ostrza, ale ten jest wyjątkowy. Będziesz z niego zadowolony. Mam dowód na to, że ktoś wywołał przemianę królewny w strzygę. Co to za dowód? Król chciał dowiedzieć się pierwszy. W porządku. To wszystko? Tak. A nie, byłbym zapomniał. Król kazał ci przekazać, że jeśli chcesz uleczyć chorobę, musisz udać się do starego dworzyszcza. Powiedział, że zrozumiesz, o co chodzi. Rozumiem. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie.